Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań. Mikrofon jest na sali, proszę z niego korzystać. Tak, proszę, proszę. Radosław Nawrot, Gazeta Wyborcza. Coś sprzęga. Ja się wyłączę, proszę. Dobrze. Pytanie, Matusz, do Ciebie, bo ja nie miałem jeszcze okazji o to spytać, o Twoje wrażenia też po tym ostatnim meczu. Mam na myśli głównie frekwencję i to, w jakiej atmosferze to spotkanie się odbywało. Jakie są Twoje doświadczenia z taką frekwencją, z taką atmosferą na meczach? Jak to odebrałeś? No naprawdę ta frekwencja w kibicu była naprawdę bardzo, bardzo dobra. Zawsze się mi grało bardzo fajnie, jak było dużo kibiców i myślę, że jak będziemy grać, wygrywać, myślę, że taka frekwencja będzie zawsze. Bo myślę, że w Lechu jest dużo, ma dużo kibiców i na te mecze przychodzą. Beata Orl-Stroińska, TVP Poznań. Matusz, kto teraz w Lechu jest bramkarzem numer jeden? Zawsze dostałem takie pytanie. No, jak to mam powiedzieć, że moim zdaniem ja się nie czuję numerem jeden. Naprawdę Jaszu w każdym treningu pokazuje, że jest dobrym bramkarzem i mocno naciska. I dlatego ja muszę pracować bardzo dobrze. No, ale naprawdę mówię, że nie czuję się numerem jeden. Kolejne pytanie, proszę. Tak, ale w kontekście tego pytania wiem, że tobie jest niezręcznie na nie odpowiadać, co jest zrozumiałe, ale trener Bielica wysyła pewne sygnały dotyczące obsady bramki, tak? To znaczy on jakby mówi o tym, że nie widzi powodu, żeby zmieniać bramkarza w momencie, kiedy on spisuje się dobrze i że taka sytuacja, jaka jest w tej chwili w Lechu, kiedy ma dwóch takich bramkarzy, nazwa ją komfortową. Jak ty na to patrzysz? Rzeczywiście dla ciebie też to jest sytuacja komfortowa, że masz konkurenta, czy raczej, powiedzmy, partnera na takim w miarę wyrównanym poziomie? No, ja na to patrzę tak, że zawsze musimy pokazywać quality na treningach i na meczach. Jest tak, że trener jest dopiero na 4 meczach ligowych i jeden puchar. Tak, a broniłem ja w kilka meczach, ale jak mówię, nie czułem się jedynka i myślę, że jak kiedy obroniłem cały sezon, dopiero wtedy by się czułem jedynka. Tak? Jeżeli chodzi, bo teraz już po tym czasie, który tutaj spędziłeś w Lechu, możesz się silić na takie porównania między Lechem a Ruchem. Ruch jest klubem, w którym to inaczej wyglądało niż w Poznaniu, prawda? Znaczy, gdybyś mógł porównać, zestawić pracę w tych dwóch klubach. No tak, jak pan powiedział, że jest to inaczej. Naprawdę jest, bo tutaj jest walka o te najwyższe cele. W ruchu tak nie chcę powiedzieć, że nie było, ale wiemy jak to tak chodzi, że w takich klubach jak jest Lech to jest naprawdę walka i musi się wygrywać. Każdy to oczekuje. I tyle. Mija miesiąc, odkąd pracujecie pod wodzą Nenada Bielicy i nowych członków sztabu. Czy ty przez ten miesiąc już zauważyłeś, że coś w drużynie drgnęło? Myślę tu, nie wiem, może o mentalności zwycięzców i o podejściu do każdego meczu. Czy widzisz jakieś zmiany w zachowaniu kolegów, w atmosferze, w szatni, no i przede wszystkim w grze, w stylu gry? Mhm. No, zawsze jest tak, jak przychodzi nowy trener, zawsze jest jakaś zmiana. Zawsze da nowy trener impuls, każdy chce czy na treningu, czy na meczu się pokazać z dobrej strony. I tak to jest teraz. Myślę, że w szatni jest świetna atmosfera i na treningach. Trenerzy wszystko robią takie treningi, aby była dobra atmosfera. No ja myślę, że gramy więcej w ataku, na większym ryzyku, ale moim zdaniem mi się to podoba. Matusz,
po ostatnim meczu z Arką. Byliście zawiedzeni tym jak zagraliście? Bo no nie wyglądało to tak dobrze jak w tych dwóch meczach w Chorzowie czy w Gdańsku. No tak, bo graliśmy u siebie i no nie ma różnicy, czy gramy u siebie i na wyjeździe, zawsze chcemy wygrać, ale chcieliśmy dać bramki, no nie wyszło to. Wiedzieliśmy, robiliśmy się analizę tego meczu i wiemy, co my robili źle. I trener nam mówił, co mamy zrobić lepiej. I mam nadzieję, że już teraz w meczu w Łęcznej będzie lepiej i z tego zdobimy bramki. A możesz zdradzić, co to było, to co nie robiliście dobrze? No tak już trener powiedział, że dużo tego było, że chcieli grać środkiem boiska. Mieliśmy więcej wykorzystać te boki boiska i tam na pojedynki i te dośrodkowania, aby byli lepiej. Matusz, pytanie o twoje zdrowie. Jak to na dzisiaj wygląda? Czy wszystko już jest ok? Tak, oczywiście, bo grałem w ostatnim meczu i kiedy nie byłem ok, tak naprawdę nie broniłem. Czułem się dobrze i mam nadzieję, że miałem stan zapalny i mam nadzieję, że to nie wróci i będzie ok. Matusz, ja mam pytanie o Górnika Łęczna. Z jakim zespołem innym w Polsce byś ten zespół porównał, zespół Górnika Łęczna? I na co trzeba przede wszystkim w tym piątkowym spotkaniu zwrócić uwagę twoim zdaniem? Ciężko porównywać drużyny. No naprawdę jest to u siebie mocna drużyna. Wygrała kilka spotkań bardzo dobrych z Koroną. Dali dużo branek. U siebie z Legią wygrali. U siebie są mocni, naprawdę są mocni i myślę, że mamy uważać na całą drużynę. Myślę, że nie ma tam jakieś gwiazdy, które wiedział zrobić jeden mecz, ale myślę, że tam jest drużyna mocna. Ja mam tutaj taką prośbę, żeby cię zapytać o to, czy z trenerem Bielicą omawiacie, pracujecie nad możliwością szybkiego wprowadzania piłki przez bramkarza, tak żeby wyprowadzić jak najszybsze kontry. Czy to jest jakby tematem waszych też zajęć? Tak, nie trenujemy to, ale zawsze tak jest, że musimy szybko rozegrać piłkę. Trener Dawid Żugut nas tego wyżaduje, abyśmy szybko rozegrali i z tego stworzyli sobie szansę.